Dzień dobry, nazywam się Jędrzej Hycnar, gram w Zakochanych po uszy i redakcja TVN-u przygotowała dla mnie pytania. Postaram się jakoś sprostać. Pamiętam, że pierwszego dnia mieliśmy zdjęcia plenerowe, a właściwie zdjęcia w obiekcie, był to hotel w Krakowie. I pamiętam, że pierwszego dnia oczywiście byłem bardzo wystraszony wszystkim. Pierwszy raz na tym planie, pierwszy raz w Krakowie. No i rzeczywiście było tak, że ten pierwszy dzień był bardzo długi, a właściwie noc była długa, dlatego że kręciliśmy bal maskowy, na którym Michał poznaje Sylwię, a Sylwia poznaje Michała. I pamiętam, że gdzieś około 5 rano pomyślałem sobie, że mam ogromną nadzieję, że to nie będzie tak zawsze wyglądać, ale potem się okazało, że rzeczywiście tych nocnych zdjęć właściwie już nie było i ten pierwszy dzień był chyba takim najbardziej wymagającym dniem ze wszystkich, które potem się zdarzyły. Najbardziej lubię Michała za to, że bierze odpowiedzialność za swoje czyny i że jest wrażliwym, dobrym chłopakiem, który jeżeli coś przeskrobie, to na początku oczywiście bardzo się denerwuje i wydaje mi się, że w tym względzie ta postać jest wdzięczna, bo zawsze ma dobre intencje, a różnie to potem wychodzi. Ale zawsze jak coś przeskrobie, to jednak stara się przyjąć to na klatę. A myślę, że to ważne. Największym wyzwaniem na planie Zakochanych po uszy na 100% jest praca z małym dzieckiem, z Zoe, która gra nasze wspólne dziecko, Michała i Sylwii, Michalinkę. Nie jest to łatwe, dlatego że podczas całej otoczki technicznej, podczas robienia scen, planu zdjęciowego, to małe dziecko, które przecież trzeba zadbać jak tylko człowiek potrafi, wobec zadań, które ma się w scenie i wobec wszystkich sytuacji dookoła, tego, że dźwięk powinien się zgadzać, żeby Zoe nie płakała w tym momencie, w którym akurat my mówimy i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że tak technicznie to było takie największe wyzwanie. A drugie wyzwanie to było, jak spadałem z okna do konteneru, a dokładniej z krawędzi kontenera do środka kontenera. I myślę, że to było spore wyzwanie wysokościowe. To tak, bo bardzo chciałem, żebym to zrobił ja, a nie kaskader. I potem okazało się to większym wyzwaniem, niż mi się zdawało. Z jedną i drugą się zdarzyła w trakcie pracy nad Zakochanymi po uszy. I z jedną i z drugą gra mi się fantastycznie. Dziewczyny są super zdolne, są przemiłe, tworzą dobrą atmosferę na planie. I wydaje mi się, że nie umiałbym wybrać, tym bardziej, że nawet serialowy Michał ma pewien problem z wyborem. Ja myślę, że moim ulubionym wątkiem jest na 100% pani Jola. Pozdrawiam serdecznie Aldonę Jankowską, która gra to wspaniale, niesamowicie wdzięcznie, śmiesznie, mnie to bawi. Karol Jankiewicz jest moim ulubionym kolegą z planu, moim dobrym kolegą poza planem, bardzo się skumaliśmy. A dlaczego? To są różne kwestie, różne wspólne zainteresowania, a jakieś takie porozumienie się wytworzyło. Byłem, jestem, mam nadzieję, będę. Dziękuję bardzo. Było mi bardzo miło rozmawiać z Państwem, opowiedzieć o tym wszystkim. Zapraszam na Zakochanych po uszy od poniedziałku do czwartku o 19:30 w Siódemce i na Playera.